Cześć, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na przegląd moich palet. Nie wiem jeszcze ile ich mam. Dajcie znać ile obstawiacie, że mogłabym mieć w komentarzach i zaczynamy. Mam dwie palety z Anastasii, które trzymam właśnie w tych opakowaniach, bo one się bardzo brudzą. I moją pierwszą była Soft Glam. Bardzo chciałam kiedyś Modern Renaissance, ale wtedy no nie było mnie jeszcze stać na tak drogie palety. I tutaj mamy zdecydowanie kolorystykę ciepłą. Jak widzicie, jest i denko. Bardzo to jest dla mnie przyjemna paleta. Przyjemnie się z nią pracuje, co prawda się mocno sypie. Ma dobrą pigmentację. Te metaliki są całkiem w porządku, a szczerze mówiąc nie korzystam z nich. Może z tych dwóch, natomiast bardziej interesują mnie te wszystkie brązy tutaj. Czasami używałam też tego burgundu. Czerń jest bardzo dobrze napigmentowana. Palety Anastasii są naprawdę dobrej jakości, przynajmniej te, które mam. I drugą właśnie kupiłam dlatego, że ta pierwsza była ciepła i potrzebowałam czegoś pomiędzy albo chłodniejszego do mieszania. No i to jest właśnie druga, czyli Sultry. I mamy tutaj no już bardziej taką chłodniejszą, stonowaną kolorystykę, ale jest to bardzo ładna paleta. Podobają mi się w niej wszystkie te błyski, wyglądają po prostu niesamowicie. To jest paletka bardzo dobrej jakości i dla mnie te palety uzupełniają się wzajemnie i są po prostu duetem idealnym na jakieś wyjazdy. Kolejna paleta to Morphe i Jaclyn Hill. Morphe to były moje pierwsze drogie palety i pierwszą moją drogą paletą było 35F. Pamiętam to jak dziś i nadal ją mam i jest świetna ta paleta. Morphe moim zdaniem to cienie, które są tanie stosunkowo, chociaż w polskich sklepach oczywiście są 3 razy drożej sprzedawane, ale jak kupicie sobie na Beauty Bayu właśnie czy na angielskich sklepach, macie szybką dostawę i bez cła przychodzi to do Polski i jest dużo niższa cena. Natomiast ta paletka jest zdecydowanie dla kogoś, kto lubi eksperymentować w makijażu, bo są tutaj i cieplejsze, i bardziej chłodne cienie. Są też kolory, jest kobalt, fioletowy, zielony oraz turkus. Mamy też musztardy, piękne rose goldowe kolory, różowe, łososiowe, metaliki. Tutaj jest bardzo ładny taki miedziano-złoty, bardzo, bardzo śliczny, szlachetny odcień. No można zdecydowanie szaleć z tą paletą i uważam, że była warta zakupu i dosyć często jej używam. Dalej mamy paletę z Revolution Pro. Dostałam ją w paczce PR-owej, ale jakoś nie sięgam po tą paletę, szczerze mówiąc. Jedną oddałam w ogóle mojej mamie. Tamta była ciemniejsza i bardziej taka ceglasta, ale chciałam gdzieś tam tą paletę wrzucić kiedyś do jakiegoś filmiku, więc może jeszcze gdzieś się pojawi. Ja z cieniami Revolution mam takie love-hate, ja na nich zaczynałam w ogóle się uczyć malować. Natomiast tematy dla mnie są zbyt takie satynowe i to mi się zdecydowanie nie podoba. Paletka, którą zostawiłam sobie z sentymentu, bo to jest paletka, którą dostałam od mojego chłopaka dawno temu. I to jest czekoladka i ja mam Chocolate Vice. Wydawała mi się taka najbardziej uniwersalna, neutralna, jest przepiękna, po prostu tutaj mamy brązy, miedzie i lekko już takie cieplejsze kolory, które podbiją właśnie tęczówkę taką jak moja, więc tutaj już więcej eksperymentowałam. Paleta Revolution Pro i NAT, czyli Natalia Siwiec, to jest ta pierwsza edycja, która wyszła z Natalią. No i tutaj też zdecydowanie są takie cieplejsze kolory, chociaż kilka chłodniejszych też się tutaj znajdzie. Bardzo ładny kolor, który przypomina mi lekko nable. No, ale wiecie, rzadko tutaj zaglądałam. Użyłam jej chyba tylko do testu na YouTube, z tego co pamiętam. I jakoś moja miłość wygasła. Dalej mamy Ingloty. Kiedyś miałam tych paletek z 3. Takie właśnie tych specjalnych do cieni, oprócz właśnie innych, które też właśnie Inglot ma do twarzy. I tutaj mam cienie z Pierre René, wkłady pojedyncze, które są świetne. Kiedyś Wam je pokazywałam. Te metaliki naprawdę mają moc. Maty pięknie się łączą i te cienie zdecydowanie Wam polecam, jeśli chcecie się pobawić dobrymi metalikami. No i mamy tutaj dużo glam shopu. Troll widzę, to też jest Kobo i taka troszeczkę mieszaneczka, ale zdecydowanie bardziej ciepła. Jest też kilka właśnie zielonych kolorów, na które miałam fazę, ale mi nie pasują niestety.
Bardzo dobre cienie. Jak widać, dziura w różu. Jest tutaj dużo już wgłębień. Dużo używałam tych cieni. Naprawdę lubię cienie z Glam Shopu. Są bardzo dobrej jakości. ColourPop Double Entente. I to jest paletka neutralna, bardzo nudnawa, bardzo idealna na co dzień. Przejściowy brąz jaśniejszy, troszeczkę ciemniejszy, najciemniejszy. Tutaj mat z błyskiem, bardzo ładne folie, jest też beżyk, coś do rozjaśnienia wewnętrznego kącika i kilka właśnie kolorów, które są lekko pomarańczowo-rude, bordowe, więc dla mnie paletka świetna, dużo jej używałam swego czasu i naprawdę świetna jakość ma ColourPop. Dalej mamy ColourPop Golden State of Mind i tutaj już są same takie metaliczne kolory. Ona może nie wygląda w opakowaniu ciekawie, ale tutaj na przykład jest kolorek, który jest typowym duochromem. To jest coś idealnego do rozświetlania kącików i bardzo fajne są te cienie, natomiast jakoś rzadko po nie sięgam zdecydowanie. Mają moc, jak się je przyklei, powiem szczerze. Chociaż coś nie do końca ta formuła mi pasuje, bo tutaj one się lubią tak kawalić. Więc takie mam, niby jest ok, ale tamta poprzednia była dużo lepsza. I kolejna paleta to jest The Balm Meet Matte Tyrmony. I tak ona wygląda. Ja bardzo, bardzo chciałam kupić sobie tą paletkę. Mamy tutaj troszeczkę neutralnych kolorów. Jest fiolet, jest bordo, ale już bardziej takie przybrudzone, przygaszone. I przepiękny, brązowy, ciemniejszy cień. Ten też taki mleczna czekolada. Dosyć uniwersalna paleta, ale muszę się przyznać, że jakoś tak zapominam jej używać. Natomiast jakość jest bardzo dobra. Jak na tamte czasy przypuszczam, kiedy ona wyszła, no to robiła szał. Teraz uważam, że są lepsze niż ta paleta, natomiast nadal jest to bardzo dobry kosmetyk. Słuchajcie, to jest dopiero wierzchołek góry lodowej, bo jeszcze za mną leży mnóstwo tych palet. Coral z Glam Shopu, bardzo lubiana przeze mnie paleta i często po nią sięgam. Moim zdaniem idealna do oczu zielonych przede wszystkim. Dwa turboty lemon i liczy, które są przepiękne. Jasny mat, który jest pięknym, jasnym różem. Ciepły brąz, bardzo, bardzo ciepły, rudy brąz, perła do rozświetlania. Coral, który jest przepiękny. Aster, który idealnie się łączy i wychodzą tutaj przepiękne połączenia. Egzotyk. No naprawdę, tutaj Hanka wszystko sobie przemyślała i ta paleta jest zdecydowanie jedną z moich ulubionych. Ace Beauty Classical Paradise. Paleta, na której się zawiodłam. Był jej test na moim kanale, więc odsyłam. Zobaczcie sobie, o co mi z nią chodziło. Natomiast od tamtego testu chyba jej ani razu nie użyłam, więc ona u mnie leży. Naturalny Glam, kolejna paleta, którą kocham od Hani. Jak widać, jest przeze mnie zmordowana bardzo. Ważka złotawy, tutaj sangwia, celinka, witaminka beżyk, przymusowy. Bardzo często używam tych odcieni. I tutaj Hania zdecydowanie dobra robota. Paleta Warm Memories, nie wiem czy powinnam pokazywać ją Wam w środku, ale wyciągnęłam z niej dużo matów, bo powiem Wam, że tylko te maty używałam. I tak naprawdę już więcej po tą paletkę nie sięgnęłam, od kiedy wydobałam te pojedyncze matowe cienie, więc ona taka brzydka sobie u mnie troszeczkę leży. Nabla Dreamy Eyeshadow. Moja pierwsza nabla, która jest przepiękna moim zdaniem. Mamy tutaj i ciepłą kolorystykę, i troszeczkę chłodniejszą, dosyć neutralną, ale super sprawić się do oczu zielonych i niebieskich. Bardzo ładna, taka troszeczkę ślubna bym powiedziała. Jakość nabli jest sztosowa, więc polecam. The Saharan by Juvia's. Jedna też z moich paletek Juvia's, bo mam chyba trzy. I to była chyba moja taka ulubiona, powiem Wam szczerze, ponieważ tutaj te trzy szczególnie i ten metaliki tak po prostu do mnie wołają moje imię, że najczęściej ich używałam. Ale reszta jakoś tak leży, ta paleta, może ją sprzedam. Powiem Wam, że gdybym miała te dwa oddzielne i ten w takiej, wiecie, wersji solo, to z chęcią bym oddała tę paletę, a tak czasami jeszcze do niej zaglądam, ale zdecydowanie już coraz rzadziej. Mio Beauty Vitrix z
współpraca Vanessy. Kupiłam z ciekawości i powiem Wam, że troszeczkę jej używałam. Cienie mi są bardzo dobrej jakości, co do tego wątpliwości nie mam. Całkiem dobrze przemyślana paleta, bo mamy tutaj beżyk, coś jasny metalik, który można nałożyć na całą powiekę, ale też wewnętrzne kąciki. Cień, który jest toperem, to jest lekki brokacik, jest jakiś cieplejszy, są też chłodniejsze, do pogłębienia czarny jest, kilka tych zielonych. Tak naprawdę dla mnie ten rządek mógłby nie istnieć, bo ja go nie używałam i te kolory na mnie nie wyglądają najlepiej. Zaglądam tutaj, ale zdecydowanie po tylko kilka kolorów i jakoś tak dużej miłości nie ma, szczerze mówiąc. Goła, moja trzecia paleta z Glam Shopu. A tutaj zaglądałam głównie po ten cień brąz, głównie po niego i po nudystę najczęściej. Reszta, ten tak rutynowy za bardzo wchodzi w zimne tony, ten i ten tak samo. Ta maska jest taka rdzawa, ale przygaszona. Jakoś nieszczególnie padła mi ta paleta w moje oczy. Kilka kolorów, ale całość są lepsze. Koral zdecydowanie lepsza. Druga paleta to jest Secret Palette z Napli i tutaj już mamy małe szaleństwo, bo są też ciepłe. The Crown, który jest przepiękną miedzią. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. Coś wspaniałego, przepiękny miedzik. Metalik. Powiem Wam szczerze, że troszeczkę mnie ta paleta zawiodła. Pomimo, że te maty są superaśne, ta mea culpa, ten kolor, ten jest taki przybrudzony różem, no to powiem Wam, że na przykład tutaj ten jest taki nudnawy ten kolor. Spodziewałam się więcej, ten metalik jest słabiutki, ten tak samo ma dużo drobinek, ale generalnie jest dosyć słabym kolorem, tak bym to powiedziała. Tutaj jedynie ten naprawdę ma moc. I ten, a tak naprawdę reszta to leży. Ten odcień Play Hard jest bardzo podobny do błyskotki z Glam Shopu, więc nic odkrywczego. I tak ta paletka sobie u mnie koczuje, ale też zaglądam tylko po kilka kolorów. Paleta z efektu Evening Mood, po którą zdecydowanie rzadko już sięgam. Powiem Wam, że na początku z nią szalałam, a teraz nie pamiętam, kiedy ostatni raz jej używałam. Nie do końca te metaliki mnie tutaj przekonują. Kolory mają piękne, ale ich formuła jest taka mocno zbita, sprasowana i jakoś do mnie one nie krzyczą, więc może bym sprzedała tą paletkę. Powiem Wam, że bardzo rzadko po nią sięgam i jakoś nie mam na nią pomysłów. Może też dlatego ona u mnie leży. Dwie bardzo tanie paletki Mio Five Points była w filmie. Polecam zajrzeć, bardzo ją lubię. I tutaj mamy Kobo Morning Star. Bardzo ładne, dosyć takie ślubne kolory, bym powiedziała. Jest też lusterko, brązziki, które są lekko przybrudzone różami. Bardzo ładne, szlachetne kolory i też zaglądam do tej palety w miarę możliwości. Paletka, do której ostatnio bardzo często zaglądałam, to paleta Sensic Late Summer i powiem Wam, że naprawdę ona jest przemyślana i tutaj często do niej lubię zaglądać właśnie po różne kolorki. Te brązy są genialne. Mamy też taki różowy, rozświetlający beżyk, jest super. Te kolory, te trzy, naprawdę można z nimi dużo szaleć, bo są mocno napigmentowane. Przepiękny metalik i to głównie te odcienie wołają do mnie z tej palety, ale to i tak jest bardzo dużo. Affect, kolejna Sweet Harmony i powiem Wam, że po nią rzadko sięgam. Troszeczkę bardziej może na innych, bo na mnie ona wygląda bardzo chłodno i mi nie pasują te kolory. Ostatnio zrobiłam sobie plamę tym kolorem i musiałam zmyć makijaż, był okropny. Natomiast reszta cieni jak najbardziej jest fajna. Nie do końca przekonują mnie te metaliki, bo one są takie grudziaste, bym to nazwała, takie grudkowe i ciężko je rozklepać, te grudki, żeby one ładnie wyglądały. Jakoś tak te metaliki niekoniecznie. Mój ostatni nabytek, Huda Nude Medium. I tak ona wygląda w środku i cały czas ostatnio namiętnie jej używam. Robię różne kombinacje z tą paletą, także tak to wygląda. Heian, paletka, która jest moim ulubieńcem roku i tutaj zdecydowanie widać zużycie. Bardzo, bardzo ją lubię i ona leży na wierzchu i cały czas jej ostatnio używam.
cienie z kalendarza adwentowego Glam Shopu. Jest filmik na moim kanale z nimi, więc zapraszam do tego właśnie tutorialu makijażu. Tam się dowiecie więcej. Dalej lecimy turboty. Turboty noszę ze sobą zawsze oraz tutaj mam także cienie do rozświetlania wewnętrznego kącika, więc ta paletka jest u mnie cały czas w obiegu. Już prawie kończymy. Dalej mamy Morphe 35F. Rzadko już do niej zaglądam, trzymam ją bardziej z sentymentu, raczej jej już nie używam, ale przepiękne są te metaliki, piękne po prostu. Jakość jak na tamte czasy i na te też, powiem szczerze, jest naprawdę wybitna. Morphe ma świetne palety. Modern Dreamer z Nyxa, tą paletę akurat dostałam i tak powiem wam, że kilka metalików wzmacałam, są bardzo średnie, natomiast te maty dużo lepiej i zostawiłam je, tą paletkę głównie ze względu na te róże i na te brzoskwinie i jeszcze sobie z nią tutaj troszeczkę się pobawię, ale dużo kolorów jest w ogóle nietkniętych przeze mnie, więc tak to wygląda. Dalej lecimy. Juvia's The Masquerade Mini. Tak ona wygląda. Raczej po te metaliki nie sięgałam. Często one lubiły się zbrylać i na powiece nie wyglądały dobrze. Jakoś nie przekonują mnie te cienie, szczerze mówiąc. Używałam bardziej tą Dalię i kilka tych matowych oraz tą Gizę, bo one były ładne, ale to jest ogólnie ta część, jest bardzo ciepła, więc nie dla każdego ona będzie. Morphe 35OM, same maty. To była druga paleta, którą kupiłam, żeby uzupełnić tamtą, żeby mieć więcej matowych cieni i wtedy miałam fazę na pomarańczowej, których bardzo często te właśnie te oto cienie lądowały na moich oczach non-stop. Kolejna paletka i chyba już ostatnia z Juvia's i to jest Zulu. I to jest chyba najładniejsza ich paletka, którą mam. Bardzo mnie inspiruje. Te kolory są przepiękne, kontrastowe i można ich użyć właśnie bardziej jako gdzieś tam akcent w makijażu, niż żeby robić sobie nią makijaż. Ale zobaczcie, samo po prostu patrzenie na nią sprawia mi taką mega frajdę. Kocham, kocham po prostu połączenie tych odcieni. Już tam nawet widać lekkie dęka. Dalej mamy paletkę Pur. Soir. Diares, nie wiem, Diares, jak to się czyta. Natomiast mamy tutaj paletę neutrali, które do mnie nie przemawiają. W sensie te metaliki średnie, maty i tak użyłam jej kilka razy i ona tak naprawdę u mnie leży. Dalej mamy Glambox dwustronny, który jest genialny. I tutaj jest moja kompozycja bardziej brązowych cieni, a z drugiej strony mamy bardziej różowo-fioletową kolorystykę i bardzo często je ze sobą zabieram. Mamy tutaj trochę Kobo, ale większość Glam Shopu bardzo dobre cienie. I kolejne dwie palety z Affectu. Moja pierwsza to jest Naturally Matte i druga Pure Passion, którą do tej pory kocham i to jest po prostu mistrzostwo. Chyba nic nie muszę mówić na temat tej palety. A ta też zdezelowana przeze mnie, chociaż ten cień w ogóle sam wypadł i słyszałam, że paletki Affectu coś takiego mają. Nie wiem dlaczego. I zostały jeszcze trzy palety i jest to jeszcze jedna paletka z Colourpop, którą po prostu kochałam swego czasu, dużo używałam i miałam fazę na jej punkcie. Mamy tutaj pastele, które są przepiękne. Zobaczcie. Bardzo ładne odcienie. I dwie paletki z Kobo, które kupiłam ostatnio. Mamy tutaj Kind of Magic, czyli same maty. Bardzo dobra i często ją mogliście widzieć w ostatnich moich filmach. Naprawdę używam tych cieni. I mamy tutaj propozycję, która jest uniwersalna, bo mamy im cienie, które są chłodne i cieplejsze i bardzo dobrze mi się z nią pracuje, więc naprawdę raz zrobiłam makijaż, który był podobny, jakbym go na przykład zrobiła paletą Anastasii Sofglam. Chodzi mi też i o kolory również. I ostatnia paletka So Beautiful z Kobo. I mamy tutaj propozycję do twarzy oraz do oczu. I powiem wam, że jeszcze jej nie użyłam. Ona czeka na test. Kilka cieni zmacałam, ale ona czeka na test i na nagranie nią filmu, więc będzie wkrótce. I tak się prezentują moje wszystkie palety. Ile w ogóle ich tutaj jest? Dajcie mi znać, bo ja nawet nie chcę liczyć, nie chcę wiedzieć, ale jest tutaj ogromnie dużo palet wokół mnie. No, powiem wam, że mogłoby być ich mniej, ale nie pogniewałabym się też, gdyby było ich więcej, bo mam jeszcze miejsce na palety w mojej szufladzie z paletami, także
nie jest źle, szczególnie, że ja też maluję. Napiszcie mi, ile Wy posiadacie palet w komentarzu. Jestem bardzo ciekawa i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!